Dzień dobry, dzisiaj film, z którego nagrania absolutnie nie mogłam się doczekać. Jak tylko dorwałam rzecz, którą wam zaraz pokażę, myślałam tylko o tym, kiedy będę miała chwilę wolnego, kiedy nie będę miała ćwiczeń, kiedy będę miała czas wygrać, nagrać. Boże, co ja gadam już? Nieważne, w każdym razie dzisiaj robimy organizację mojego TBR card, czyli w założeniu koszyk może być na wszystko. Natomiast razem z Olą, książkowym freakiem, która też dokładnie ma taki koszyk jak ja, zauważyłyśmy, że na zagranicznym booktubie bardzo stają się popularne te koszyki jako wykorzystanie ich właśnie po to, żeby układać tutaj swój TBR, książki, które chcemy przeczytać w najbliższym czasie, nasze książki recenzenckie, z którymi chcemy coś zrobić. Naprawdę wykorzystanie jest dowolne, możecie tu układać swoich ulubieńców, co tylko absolutnie chcecie. Taki koszyk można dostać w Ikei w trzech kolorach, w granacie, w bieli i w czarnym. Możliwe, że też w beżowym, nie jestem teraz w 100% pewna. Wiem, że za granicą tych kolorów jest o wiele więcej. Koszyk, jeśli was to interesuje, kosztował 199 zł, czy dużo, czy mało. No, mogłoby być taniej, ale nie ma tragedii. Mi się bardzo przyda, ponieważ moje półki ostatnio pękają w szwach. I tak sobie pomyślałam, że tutaj jeszcze nie wiem, co chcę postawić, tutaj jeszcze mam wątpliwości. Na tej półce chciałabym ustawić książki po angielsku, w szczególności te, które będziemy razem z Olą czytać w ramach naszego projektu o czytaniu książek po angielsku, więc tutaj będą książki po angielsku, tak myślę, albo książki, które chciałabym na przykład pokazać wam na Instagramie, które do mnie przyszły. I chciałabym wrócić do czegoś, co kiedyś robiłam. Kiedyś, kilka miesięcy temu, Boże, jak to było dawno temu, czyli jeszcze w 2018 roku, kiedy czytałam bardzo, bardzo dużo reportaży. Tęsknię za tym. Nie wiem, dlaczego ostatnio mi jakoś tak zupełnie nie po drodze z literaturą faktu, ale myślę, że to przez to, że miałam od początku roku właściwie dużo na głowie, bo robiłam praktyki w kancelarii, miałam sesję, później teraz zbliża się właściwie kolejna sesja, no i jakoś coś zawsze wypadało, że nie za bardzo miałam czas, więc tu będą reportaże i dwa komiksy z tego, co mi się wydaje, które mam do przeczytania i chciałabym się za to zabrać, bo i zarówno reportaże, jak i komiksy to po prostu coś takiego w 100% mojego i od tego czasu, kiedy przeczytałam ostatni reportaż, minęło milion lat. I w tym czasie wydawnictwo Czarne wydało masę kolejnych świetnych pewnie reportaży, które również chciałabym przeczytać, więc muszę przeczytać to, co mam, zmobilizować się i kupować kolejne. Ale zaczniemy chyba od układania góry. Okej, trochę przestawiłam kadr, bo musiałam złapać to z góry, żebyście widzieli, co robię, więc zaczynajmy! Górna półka już za nami, zaczynamy drugą. Okej, jak na chwilę obecną, myślę, że wygląda to całkiem nieźle. Zaraz wam pokażę wszystko z bliska. I zaczniemy od samego początku, czyli od Tangleweed and Brine, czyli od książki, którą będziemy czytać razem z Olą, która ma być tak właściwie retellingami baśni, ale retellingami feministycznymi, więc może w końcu księżniczka czy nasza bohaterka baśni nie będzie czekała na księcia, czy ale sama weźmie sprawy w swoje ręce. Daughter of the Siren Queen, którą już zaczęłam czytać, The Love and Lies of Ruxana Ali, czyli książka, która ma poruszać tematykę rasizmu, a także homoseksualizmu, z tego co wiem, The Night Diary, czyli książka opowiadająca o rozpadzie Indii i naszej bohaterce, która właśnie została wrzucona do takiej sytuacji, To Kill a Kingdom, Summer of Salt, Girl Made of Stars, która mimo pięknej okładki i przyjemnego tytułu opowiada tak naprawdę o gwałcie, Witchborn, którą pożyczyła mi Ola i którą mam nadzieję, że przeczytam jak najszybciej i wam o niej razem opowiemy,
Only Ever Yours, czyli kolejna książka, którą będziemy czytać razem, zresztą tak samo jak City of Ghosts. Watch Us Rise, czyli wspaniała, mam nadzieję, feministyczna powieść. Blada Śniąca, Adam Faber, Miasto Snów. I nowość, debiut Klaudii Bianek, jedyne takie miejsce od wydawnictwa WeMedia. Tutaj zdecydowałam się położyć moje karteczki, którymi lubię zaznaczać różne rzeczy w książkach, fragmenty, które mnie zaciekawiły, zainteresowały, porwały albo mną wstrząsnęły i idziemy na dół, czyli na półkę komiksowo-reportażową. Tutaj, jak możecie widać, po prawej stronie są dwa etui. Pierwszy to etui z taniej książki, a drugie to etui z Różowej Fabryki i bardzo, bardzo Wam polecam te etui z Różowej Fabryki, są naprawdę fantastyczne. I tutaj mamy Misulę Johna Krakauera, Aleje Włókniarek od Marty Madejskiej, Lód Ilony Wiśniewskiej, Żeby umarło przede mną Jacka Hołba, Urobieni Marka Szymaniaka, Młyny Boże od Jacka Leociaka, a także Błoto słodsze niż miód od Małgorzaty Reimer. I to są wszystkie książki z wydawnictwa Czarne i mam też dwa komiksy. Pierwszy to Lżejsza od swojego cienia, komiks, który udowadnia, że nie wszystkie komiksy dotyczą przyjemnych tematów, ponieważ Lżejsza od swojego cienia dotyka tematu anoreksji i totalnie nostalgia, czyli komiks, który dostałam na Boże Narodzenie i który mam nadzieję, że mnie nie zawiedzie, bo mam wobec niego bardzo duże oczekiwania. A na samym dole mamy plakaty. Dwa plakaty z Pragi. Plakaty od Pana Lisa, które Wam zaraz zaprezentuję i plakat z Empiku, którego jeszcze nie otworzyłam, ale będzie ozdabiać moje ściany i jest to mapa 100-milowego lasu. I tak jak Wam powiedziałam, chciałabym Wam jeszcze pokazać plakaty, które przyszły do mnie od Pana Lisa. Oczywiście jej profil, jej sklep podlinkuję Wam na dole, bo uważam, że te plakaty są fenomenalne. Tak jak widać, to jest rozmiar A2. Pierwszy plakat Girl Power. Kot i dziewczyna, normalna rodzina, czyli ja z Mysią. Plakat dla wszystkich książkoholików, mól książkowy. Stare swetry, mąki i kasze. Czy to nie jest cudowny plakat? Boże, jestem w nim po prostu zakochana. I to był plakat Widmo, o którym Wam opowiadałam. I ostatni plakat to Matka Boska Roślinna. Jestem totalnie zakochana w twórczości Pana Lisa, czyli Kasi. Mam nadzieję, że mogę tak po imieniu tutaj mówić. Mam nadzieję też, że podoba Wam się mój TBR card. Jestem pewna, że będę zmiany tutaj wprowadzać mniej więcej co kilka dni. Mam nadzieję, że jak najszybciej uda mi się ten TBR przeczytać. Ja jestem w moim TBR card zakochana, bardzo się cieszę, że go kupiłam i leci koło fotela. Słuchajcie, przyjechał mój tato z pracy z jedną jeszcze książką, która ląduje tutaj. No i teraz idealnie wszystko jest zapełnione. Dajcie znać, co sądzicie o takim filmie. Na pewno ten TBR card będzie się zmieniał i będę go przestawiać i przekładać, tak jak Wam mówiłam. Powiedzcie mi szczerze, co sądzicie o takim sposobie układania i przede wszystkim, jak Wy byście ułożyli taki koszyk? Jakie książki by się znalazły na Waszym TBR-ze? Do zobaczenia kolejnym razem.